Witam Państwa bardzo serdecznie, ksiądz Stefan Batruch, i zapraszam na relację z uroczystości Narodzenia Pańskiego w Kościele grecko-katolickim, którym przewodniczy ksiądz biskup Eugeniusz Popowicz z Przemyśla. I niechaj bude ruka Twoja nas niczowiczomu, jako Ty dla sebe ukrypy. Parafia w Pasłęku, tak jak cały Kościół grecko-katolicki w Polsce, obchodzi święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli 13 dni po świętach obchodzonych według kalendarza gregoriańskiego w Kościele rzymskokatolickim. Gospode, Gospode, spoglądaj z nieba i podziwiaj, i nawidaj się w Twojej winogradnik, że ona sadyła prawicja Twoja, Gospode. Parafia w Pasłęku jest dla grekokatolików w Polsce miejscem bardzo ważnym. W tym roku obchodzi swój 55-letni jubileusz. To miejsce ma szczególną rangę symbolu niezłomnego trwania Kościoła mimo niesprzyjających warunków. I niechaj bude ruka Twoja nas niczowiczomu, jako Ty dla sebe ukrypy. W 1959 roku na podstawie dekretu prymasa Wyszyńskiego ksiądz Mitrat Jan Jaremin rozpoczął działalność grecko-katolickiej parafii Narodzenia Bogu Rodzicy w kościele świętego Józefa w Pasłęku. I spasy błahy duszy naszych. Sława wierzchnich Bogu i na zemlji my ludzie błogowolinia. Sława wierzchnich Bogu i na zemlji my ludzie błogowolinia. Gospody, my odkryjesz i usta moja spowiedziać chwałę Twoją. Czas prawie, Ty, Gospody, mi władzy, jako błogosłowy. Błogosławiony Bóg nas zawsze, nyni po wszech czas i na wieki wieczne. Pomóż się za nas, Władyko. Przed uroczystą pontyfikalną liturgią diakon prosi o błogosławieństwo głównego celebransa. Myli Gospodę mi pomolim się. Za mir z wesodi spasinia duży naszych, Gospodę mi pomolim się. Rozpoczęły się wstępne obrzędy liturgii eucharystycznej, na które składają się litania i antyfony. Za święty i chromece i te, co z wirою, błogowinniam i strachom Bożym, wchodzić do Niego, Gospodewi, pomolim się. Wielka litania, zwana pokojową, składa się z próśb o pokój na świecie, za jedność chrześcijan, za zgromadzonych na liturgii oraz za wszystkie potrzeby. Czesne presbiterstwo u Chrysti diakonstwo za wesprzyjcie ludzi, Gospodewi pomolim się. Podczas śpiewu drugiej antyfony odbywa się procesja z księgą Ewangeliarza, będąca obrazem Kościoła pielgrzymującego, któremu przewodzi Chrystus obecny w Słowie. Dzięki staraniom obecnego proboszcza parafii księdza Mitrata Andrzeja Soroki
Wnętrze kościoła neogotyckiego z połowy XIX wieku zostało adaptowane dla celów kultowych tradycji bizantyjskiej. W procesji z ewangeliarzem śpiewany jest troparion, czyli hymn nawiązujący do istotnych treści uroczystości. Biskup Eugeniusz Popowicz błogosławi wiernych podwójnym i potrójnym świecznikiem, aby prawdziwe światło ogarnęło wszystkich zebranych blaskiem swojego oblicza i by Chrystus skierował obecnych na drogę przykazań poprzez wstawiennictwo Bogu Rodzicy. Mój stopy nasi na dziło zapowidej Twoje. Czystej Twojej Matery, Chryste Boże nasz, spasy nas. Główny celebrans wraz z obecnymi duchownymi chodzi do prezbiterium, okadza uroczyście ołtarz z czterech stron, ikony oraz uczestników liturgii, okazując im w ten sposób szczególny szacunek. W liturgii eucharystycznej wszystkie elementy, ikony, śpiewy, woń kadzideł, organizacja przestrzeni i czasu stają się hymnem wdzięczności za wszelkie dobro życia codziennego. Widaj te słowo Chrystusowi naszemu. Po zakończeniu zmiennych części wierni śpiewali hymn pochwalny Trisagion, a po nim następuje śpiew Prokimenionu. Lektor czyta fragment listu do Galatów, mówiący o tym, iż zesłał Bóg Syna, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo i wołać Abba Ojcze. Jaki wzywaje Abba Ojcze, to mu
Отца Христа. Przed czytaniem fragmentu Ewangelii następuje proklamacja hymnu Alleluja, który jest przeplatany fragmentami psalmu 19, głoszącymi chwałę Boga. Podczas śpiewu hymnu celebranci odmawiają modlitwę przed czytaniami. Zapal, Panie, w naszych sercach światło Twojego poznania i otwórz oczy naszego umysłu na rozumienie Ewangelii. Diakon prosi o błogosławieństwo biskupa na czytanie Ewangelii. Amen. Premodlić prosti, wysłuchaj mu świętego Ewangelia. W święto Bożego Narodzenia czytany jest fragment Ewangelii Mateusza mówiący o wędrówce do Betlejem mędrców ze wschodu. Будьмо уважні, коли Ісус народився в А коли Ісус уродився в Бетлеєм, в Юдеї, за дні króla Heroda, mędrcy przybyli ze wschodu do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten narodzony król żydowski. Zobaczyliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Kiedy król Herod dowiedział się o tym, przestraszył się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy wszystkich arcykapłanów i uczonych, pytał ich, gdzie się ma Mesjasz urodzić? A oni mu odpowiedzieli, w Betlejem, w Judei, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie mniejsze jesteś wśród miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem Izraela. Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich o czasie ukazania się gwiazdy. Odsyłając ich do Betlejem, powiedział, gdy tam przyjdziecie, dokładnie wypytajcie o dziecko i jeśli znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Po wysłuchaniu króla odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Widok gwiazdy napełnił ich wielką radością. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oh.
Chrystus rождає się. Chrystus się rodzi. Drogi bracia i sestry. Drodzy bracia i siostry. Bóg przychodzi u cej świat do nas. Bóg przychodzi do nas w ludzkim ciele. Staje się jednym z nas. Staje się jednym z nas. Odwieczne Boże słowo, tym samym odwieczne Słowo Boże utożsamia się z każdym człowiekiem i z każdym z nas. Nie jest ponad ludyną, jest, staje się jednym z nas. I to mu z czasem zobaczymy. Dlatego Boże słowo centrum nauczania Chrystusa będzie człowiek w jego pełni. Mówi o ludyną w jej pełności. Pokazujący jej słabość, z jego słabościami, które leczy i któremu pokazuje drogę do Boga, od którego przychodzi jego odwieczny Syn. Tak, Господь Бог staje się jednym z nas. Bóg staje się jednym z nas, aby nas przywrócić do siebie. Święty Paweł napisał o tym w liście do Koryntian w taki sposób. My wszyscy patrujemy się z odsłoniętą twarzą, jakby w zwierciadle w światłość Pańską, jaśniejąc coraz bardziej, upodabniamy się do Jego obrazu za sprawą Ducha Pańskiego. Odrzeż, co się odniesie święto, daje nam przeróżne znaki. Dzisiejsze święto ukazuje nam różne znaki, których znaczenie winniśmy odkryć i na nowo przemyśleć i pójść za nimi. Je, to tak czy idąc do was, czy nad tym, przygotowując się do dzisiejszego spotkania z wami, sam dla siebie. Znalazłem dla siebie i dla was trzy znaki, które mogą nam pomóc w tym, abyśmy lepiej zrozumieli, iż Boga nie trzeba szukać gdzieś daleko, bo On przyszedł do nas w betlejemskim dzieciątku i jest prawdziwym, oczekiwanym Mesjaszem i Zbawicielem. I pierwszym znakom, jaki nam pierwszym znakiem jest nasza przepiękna liturgia, której często nie rozumiemy i do której często nie jesteśmy należycie przygotowani. Jakoś tak negotowi, albo idemy z przywyczki. Ta liturgia od tysiąca lat jest pierwszym znakiem, który nam pokazuje i przypomina, iż rzeczywiście w betlejemskim dzieciątku przychodzi do nas odwieczny Bóg. Wczoraj we wszystkich naszych cerkwiach, na uroczystych nieszporach, śpiewaliśmy hymn pełen nadziei z księgi proroka Izajasza. A w tej pieśni nadziei pro co my mówimy? Pro to, że On jest z nami, jak wiedzący Bóg. Dosłownie powtórzę te słowa. Z nami Bóg. Z nami Bóg. Rozumijcie narody. Zrozumcie narody. Się, bo z nami i Bóg. Zaufajcie Mu, bo z nami jest się, bo Bóg. Z nami Bóg. Poczujcie usłyszcie wszyscy, do kraju zemli, aż po krańce Bóg. Ziemi. Narod, a kroczący w ciemnościach, ujrzyjcie światłość wielką, bo z nami jest Bóg. Dziecię się nam narodziło. Mocny Bóg, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Każda liturgia, którą służymy w okresie świątecznym w naszych cerkwiach, uobecnia te wydarzenia. I inaczej chce uświadomić nas, gdyż to, co wydarzyło się w Betlejem, trwa do dziś. Opisując wydarzenia nocy betlejemskiej, liturgia uobecnia je i przenosi w obecny czas, podkreślając, iż to, co wydarzyło się kiedyś, dzieje się teraz. Bo jest tak rzeczywiście, iż narodziny Jezusa trwają cały czas, gdyż to nie był tylko jednorazowy akt w Betlejem.
Tak dzieje się z człowiekiem, ale nie z nim. Spójrzmy na modlitwy naszego Kościoła. Co w nich czytamy? Niebo i ziemia dzisiaj się połączyły. A więc mówimy na liturgii, iż to właśnie dzisiaj niebo z ziemią połączyły się. Otóż to, co wydarzyło się w Betlejem, liturgia przenosi w czas teraźniejszy. Dalsze. Niebo i ziemia сьогодні. Niebo i ziemia dzisiaj się radują. A więc ta radość trwa po dzień dzisiejszy. Niebiosa są pełne chwały i ludzie dzisiaj się radują. Liturgia przenosi nas w czas przeszły, ale równocześnie Boże Narodzenie uobecnia w teraźniejszości, abyśmy mogli zrozumieć, iż Chrystus narodził się dla nas i nie był tylko to jeden historyczny akt, jedno wydarzenie, ale obok tego jest jeszcze wymiar ponadhistoryczny, którego człowiek do końca nie jest w stanie zrozumieć. Od tego momentu każdy ołtarz staje się Betlejem. Każde ludzkie serce oczyszczone z grzechu staje się Betlejem, czyli miejscem narodzin żywego Boga. Jest to największy znak, który daje nam dzisiaj Kościół poprzez liturgię. Wsłuchajcie się jeszcze raz w treść liturgicznych tekstów i odkryjecie, co one chcą nam przekazać. A chcą nam powiedzieć, iż w Bożym Dziecięciu objawia się prawdziwy i oczekiwany Mesjasz, nasz Zbawiciel. Drugim znakiem, który daje nam świąteczne przesłanie, to głos z niebios. W Ewangelii Łukasza czytamy, w tej okolicy przebywali pasterze i chwała Pańska ich oświeciła i stanął przy nich anioł i rzekł: nie bójcie się, zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, Mesjasz, Pan. A znakiem wam będzie to, iż znajdziecie niemowlę owinięte w żłobie. Ten głos wnosi w serca pasterzy nadzieję, która przezwycięża strach i rodzi radość, iż Bóg nie zapomniał o nich, jak również nie zapomniał o nas. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, również nam, aby zrozumieć głębię i wielkość narodzin Chrystusa, trzeba odrzucić wszelką trwogę i posłuchać głosu z nieba, nie głosu świata czy głosu filozofów, albo tych, którzy w mediach dają recepty, jak przeżywać święta. I w telebaczeniu dają porady, czy mówią, jak przeżywać Rizdwo. Słuchajcie głosu z nieba, który podpowie wam, jak zrozumieć i jak przeżyć święta. Podpowie, jaką drogą iść i gdzie szukać sensu naszego życia. Pod warunkiem, iż odrzucimy trwogę i strach, a wsłuchani w głos z nieba zrozumiemy, iż to, co mówił anioł do przestraszonych pasterzy, których widzimy na ikonie narodzenia, ten głos jest również do nas skierowany. Nie bójcie się. Zostawcie wszelki strach i trwogę i idźcie do Betlejem i tam znajdziecie dziecko, którym jest nasza nadzieja i nasza radość, którego znajdziemy to wszystko, czego nie możemy znaleźć w tym świecie, w którym żyjemy. W końcu, trzecim znakom,
Trzecim znakiem, który daruje nam dzisiejsza uroczystość, to modlitwa i dar niebios, którym jest Boży pokój. A tym darom nieba dla nas wszystkich jest Boży mir. W Ewangelii Łukasza czytamy, iż do anioła, który zwiastował pasterzom radość, zbliżyły się zastępy niebiańskie, wielbiące Boga słowami. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Od tego momentu niebo i ziemia połączyły się w nieustannym oddawaniu chwały Bogu, a nasz Kościół każdego dnia zaczyna codzienną modlitwę poranną od hymnu pochwalnego aniołów. Wielbiąc Boga, otrzymujemy w darze pokój, najbliższy swój dar, jakim jest Jego mir. I odzyskujemy świadomość, iż nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, lecz jest z nami ten, którego prorok Izajasz nazywa księciem pokoju. Od tej chwili każda liturgia święta, która uobecnia Jego narodzenie, zaczyna się od słów. W pokoju do Pana modlimy się. A od ołtarza symbolizującego Betlejem słyszymy co rusz błogosławieństwo kapłana w słowach: pokój Wam. Przedajuczy Wam Jego błogosławienia. Ta słowa, mir wam. Przyjmajcie Boży mir. Przyjmując Boży pokój od betlejemskiego dzieciątka, tej największy dar Boga dla człowieka, nieśmy go tym, którym dzisiaj ciężko złożyć nawet ręce do modlitwy i zatrzymać się, by wsłuchać w głos nieba i modlitwę ziemi. W Bożym Narodzeniu widzimy jeszcze trzech mędrców, którzy idąc za znakiem z nieba, przyszli pokłonić się niedosiężnemu i złożyć mu dary. I my również wstańmy i biegnijmy do nowonarodzonego, aby oddać mu pokłon i złożyć nasze dary, modlitwę, cierpienie, chorobę, życiowe porażki oraz to wszystko, czym wypełnione jest nasze życie. Niech każdy stanie tu przed ikoną na kolana i przyniesie w ofierze dar swego serca z tym wszystkim, czym to serce jest przepełnione. I uwierzcie, iż Boże Dziecię przyjmie wszystkie nasze ofiary, jakimi by one nie były, a w zamian przekaże nam nadzieję i pokój, które każdy oczekuje. Na cały okres świąteczny i nowy rok życzę Wam, drodzy w Chrystusie bracia i siostry, stałej obecności Bożego Dzieciątka i Jego obfitego błogosławieństwa, abyście idąc za gwiazdą betlejemską, zasłuchani w śpiew aniołów, żyli wiarą pasterzy i szli drogą mędrców, omijając krwawego Heroda oraz uśpione Betlejem, którzy nie rozpoznali w Betlejem odwiecznego Boga. Христос рождається. Po litanii błagalnej rozpoczyna się liturgia Eucharystii śpiewem hymnu cherubinów, mówiącym o tym, iż wierni, którzy biorą udział w liturgii, reprezentują zastępy anielskie,
oddające chwałę Bogu. Podczas śpiewu hymnu celebranci modlą się słowami: nie jesteśmy godni zbliżać się do Twego ołtarza, Królu Chwały, ale Ty w swoim wielkim miłosierdziu powierzyłeś nam, słabym, kapłaństwo tej liturgicznej ofiary. Ty, Panie, władasz tym, co w niebie i tym, co na ziemi. Творні троїці, тридцяту пісню співаючи, всяку нині житейську дуже печаль. Hymn cherubinów zwraca również uwagę, iż udział w dziękczynieniu liturgicznym wymaga od jej uczestników odłożenia wszelkich ziemskich trosk, całkowitego zaangażowania się w sprawy duchowe i zaufania Bogu. Po zakończeniu śpiewu hymnu cherubinów rozpoczyna się obrzęd wielkiego wejścia, czyli wniesienia darów на алтарь. Всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Процесія з дарами припомина дорогу Христуса через mękę i śmierć do zwycięskiego zmartwychwstania. I błażenniszo patriarcha nasza Światosława i preoswiaszczeniszo archiepiskopa i metropolita naszo Kirywana, czesne prezwiterstwo u Chrysty diakoństwo, Bohom bereżny narod nasz prawlinie i wsewińsko, ktytoriu i błagoditeliu Świętego Chramu Cioho, i wszystkich was, prawosławnych chrześcijan, niechaj pomiane Gospodź Bogu Carstwie swoim zawsze i nyni powsiekczas i na wieki wieczni. Po złożeniu darów na ołtarzu biskup Eugeniusz Popowicz błogosławi po raz kolejny dikirionem i trikirionem zebranych wiernych. Po zakończeniu śpiewu litanii następuje wyznanie wiary. Podczas wyznania wiary celebranci przekazują sobie znak pokoju. Geneza tego znaku sięga pierwotnego Kościoła i nawiązuje do wypowiedzi z Ewangelii Mateusza: jeśli przyniosłeś Twój dar do ołtarza, a Twój brat ma coś przeciwko Tobie, idź i najpierw pojednaj się z nim. Znak pokoju występuje w liturgii jako symbol braterstwa i wzajemnej zgody, pokazując, iż jedność pomimo różnic osobowościowych jest nadrzędną zasadą we wzajemnych relacjach. Podczas wyznania wiary podnosi się i porusza welon nad darami i głową głównego celebransa. Czynność ta symbolizuje dyskretne działanie i obecność Ducha, który w sposób niewidzialny
działa pośród zgromadzonych na liturgii. Wyznanie wiary jest swego rodzaju modlitewną manifestacją wspólnoty kościelnej, która w publiczny sposób wyraża swoją wiarę i tożsamość duchową. Poprzez wspólne wyznanie wiary uczestnicy liturgii stają się duchową rodziną i znakiem widzialnym pokazującym obecność Boga pośród nas. Anafora, czyli modlitwa eucharystyczna, rozpoczyna się od błogosławieństwa głównego celebransa słowami formuły z drugiego listu do Koryntian. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i wspólnota w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dialog kończy się wezwaniem do dziękczynienia za wszelkie dobra. Dostojny i prawny Tego spiłbać, Tego osobyty, Tebe chwały Ty, Tebie dziękowaty, Tebie pokłaniaty się naszego misji modlitwa Twoją. Tebie się Bóg nie skazany, nie zbawny, nie wydym i nie siadzy. Załóżcie służ do samosłyszczy, nie robi Twój Synu, Twój Święty. Święto Bożego Narodzenia obchodzić zaczęli chrześcijanie w IV wieku, ponieważ dokładna data narodzenia Jezusa nie była znana. Wybrano datę symboliczną, czyli okres zimowego przesilenia dnia z nocą. I dziesiątki tysięcy anioł, cherubimi, serafimi, szestokryli, bagatooki, żeby wysoko szyriać pernati. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Modlitwa dziękczynna kończy się śpiewem hymnu serafinów, zwanym w tradycji rzymskiej jako Sanctus. W tej modlitwie liturgia niebieska i ziemska łączą się w jeden chór, wysławiając majestat Boga i zanurzając się w Jego chwale. Treść hymnu składa się ze słów okrzyku powitalnego, będącego kompilacją tekstów ewangelicznych na cześć Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Ми блаженними сила, Водико чоловіко любче, і ми кличемо і мовимо, святий єси, пресвятий, і родний Твій Син, і Дух Твій Святий, святий єси, пресвятий, і велична слава Твоя, Ти світ вітак возлюбив,
Uroczystość Bożego Narodzenia należy obok Wielkanocy do najważniejszego święta chrześcijańskiego w roku liturgicznym. Wierni przygotowują się do jego obchodów przez trwający 40 dni post Filipowy. Świętym swoim uczniom i apostołom każą, czy przyjmijcie ce je tiło moje, co za was łamajecia na odpuszczenia grzechy. Po modlitwie dziękczynienia i uwielbienia następują słowa konsekracji. Dyskos i kielich są podnoszone wysoko w akcie ofiarowania. Po konsekracji i ofiarowaniu następuje modlitwa epiklezy, czyli błagania kierowanego do Ojca, by zesłał Ducha Świętego na zgromadzenie liturgiczne i dary na ołtarzu oraz uczynił je niebiańskim pokarmem, czyli ciałem i krwią Chrystusa. Że przynosimy o Tobie Ojcu duchowną służbę, rozpoczynek mówi pra Otcił, Otcił, Patriarchi, Proroki, Apostoli, проповідників, євангелістів, мучеників, сповідників, постників і за всяку праведну душу, що у вірі спочила. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичу нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Do komunii uczestników liturgii przygotowuje modlitwa Ojcze Nasz, która jest wyrazem całkowitego oddania i ufności Bogu.